Po 5 latach fani motoryzacji w Polsce wreszcie doczekali się kolejnej edycji Motor Show. Impreza powróciła do kraju z hukiem. Przeszło 260 samochodów, 100 motocykli, skuterów, quadów i przede wszystkim 40 tysięcy odwiedzających. Pierwsza po 5 latach edycja Motor Show wróciła w świetnym stylu. Partnerami największej imprezy motoryzacyjnej w Polsce zostali Mobil One oraz Bank Zachodni WBK. Odbyły się premiery. Mercedes SLS AMG, BMW 5, Mercedes E-Cabrio, Nissan Qashqai, Citroen DS3, Hyundai iX35, Dacia Duster, Tata Nano. Na największych targach motoryzacyjnych w Polsce zebrali się giganci światowego rynku branży motoryzacyjnej. Jedną z największych atrakcji Motor Show były motoryzacyjne spotkania przy kawie. Bartosz Bosacki, Sylwia Gruchała, Piotr Rejs, Szymon Kołecki, Jacek Wszoła byli gośćmi najpopularniejszego polskiego dziennikarza motoryzacji Włodzimierza Ziętarskiego. Profesjonalny sprzęt, konkursy i pokazy. Na Motor Show nie zabrakło także Państwowej Straży Pożarnej. Darmowy tor gokartowy przygotowała dla zwiedzających firma Poznań Indoor Karting. Motor Show to m.in. premiery aut luksusowych, ale to także miejsce polskiej premiery najtańszego auta świata, Tata Nano, oraz innych nowości firmy Tata Motors. Każdy dorosły uczestnik mógł zostać właścicielem Fiata Bravo Dynamic. 2 dni Motor Show wyłoniły spośród 40 tysięcy osób 6 finalistów, którzy walczyli o samochód w symulatorach jazdy.
Miss Motor Show. Właściciele najpiękniejszych samochodów ciężarowych rywalizowali ze sobą o tytuł najpiękniejszego z nich. Każdy uczestnik imprezy mógł zadecydować, która ciężarówka zdobędzie tytuł oraz 5000 zł. Mnóstwo fanów przyciągnęła prezentacja poznańskiego zespołu żużlowego. Przed tysiącami osób wystąpiły gwiazdy PSŻ Lechma Poznań. Podczas Motor Show VIP Night polskie premiery miało oczekiwane od miesięcy samochody luksusowe. Mercedes SLS AMG oraz BMW 5. Podczas tego wieczoru odbyły się również ekskluzywne pokazy Opel Insignia, Porsche Panamera oraz Jaguar XJ. Motor Show VIP Night to nie tylko pokazy samochodów, ale także szeroki program artystyczny z udziałem Justyny Szafran oraz Włodzimierza Ziętarskiego. Piękne samochody, światowe marki, tysiące odwiedzających, wyjątkowi goście, niezliczone atrakcje. Tak prezentowała się światowa ikona motoryzacji w Polsce. Motor Show 2010.